Witam Państwa w poniedziałek, 14 września, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w nowym serwisie informacyjnym Puls Dnia. Przedwyborczy wyścig do parlamentu już na ostatniej prostej. W weekend politycy największych partii zwierali szyki podczas krajowych konwencji wyborczych. Sympatycy Platformy Obywatelskiej spotkali się w Poznaniu, a Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Również w stolicy odbył się miting Zjednoczonej Lewicy. Padały zapowiedzi reformy systemu podatkowego oraz opieki zdrowotnej. Politycy prześcigali się też w obietnicach przyznawania ulg najuboższym i najbardziej potrzebującym obywatelom. O tym, kto będzie miał szansę zrealizować swoje postulaty, zadecydujemy w niedzielę 25 października. Najpóźniej do wtorku, do północy, poznamy nazwiska wszystkich kandydatów do parlamentu z Gliwickiego Okręgu Wyborczego. Na chwilę obecną wiemy już, że listę Platformy Obywatelskiej w naszym mieście otwiera minister sprawiedliwości Borys Budka. Jedynką PiSu będzie poseł Wojciech Szarama, a Zjednoczonej Lewicy Tomasz Kalita, były rzecznik prasowy SLD. Lokomotywą inicjatywy Kukiz15 ma być natomiast Szymon Kobyliński, który w zeszłym roku o włos przegrał wybory do Rady Miasta w Gliwicach. W cieniu wyborów do parlamentu w Gliwicach trwają przygotowania do nowej kadencji rad osiedlowych. Jeszcze tylko do środy zgłaszać można chęć kandydowania w wyborach, które odbędą się 15 listopada. Do wniosku, który składa się w Urzędzie Miejskim, obowiązkowo dołączyć trzeba listę poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25 pełnoletnich mieszkańców osiedla. Przypomnijmy, że w każdym z osiedli wybierać będziemy 15-osobową radę, która ze swojego grona wybierze następnie 3-osobowy zarząd, odpowiadający bezpośrednio za codzienne życie dzielnicy. Osiedlowi radni swoją pracę wykonują społecznie, ale ich głos doradczy może mieć istotne znaczenie dla prowadzonych w dzielnicy miejskich inwestycji. Zadaniem rad jest także prowadzenie działalności kulturalnej oraz aktywizacja społeczna mieszkańców. Zwycięska passa piłkarzy Piasta Gliwice przerwana. Podopieczni Radosława Latala ulegli w wyjazdowym spotkaniu Pogoni Szczecin 1-3. Początek pojedynku nie zwiastował porażki niebiesko-czerwonych. Już w 7 minucie bramkę dla gości zdobył Sasza Żywec. Do wyrównania jeszcze przed przerwą doprowadził Łukasz Zwoliński. Na prowadzenie gospodarze wyszli w 63 minucie. Rafał Murawski zagrał prostopadle do Zwolińskiego, który pewnym strzałem pokonał Jakuba Szmatułę. Wynik meczu przypieczętował Jarosław Fojut. Defensor szczecinian skutecznie wykonał rzut wolny z własnej połowy. Mimo porażki Piast Gliwice z 4 punktami przewagi nad Pogonią nadal przewodzi tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Triumf ekipy Gliwice Lions. Lwy w ostatnim meczu fazy zasadniczej rozgrywek PLFA 2 pokonały drużynę Wolverines Opole 22-18. Lionsi ostatecznie sezon zakończyli z 5 zwycięstwami i 1 porażką. Teraz pora na fazę play-off. Niedzielnemu spotkaniu w Wilczym Gardle towarzyszył pierwszy piknik amerykański. Rozpoczął się 5. tydzień wychowania. Jest to inicjatywa Episkopatu Polski. W tym roku tydzień odbywa się pod hasłem Wychowywać do pełni człowieczeństwa. Jest to nawiązanie do 200. rocznicy urodzin świętego Jana Bosko, wielkiego przyjaciela młodzieży. Celem tygodnia wychowania, jak co roku, jest zwrócenie uwagi na szeroko rozumianą kulturę wychowania, budzenie świadomości wychowawczej wszystkich środowisk i zachęta do tego, by w tematyce tej podjąć odważną współpracę. W liście do wiernych napisanym z tej okazji biskupi podkreślili, że młody człowiek wciąż potrzebuje przewodników, mistrzów, autorytetów i wiarygodnych świadków żyjących wartościami. Zauważyli jednocześnie niebezpieczną tendencję odchodzenia w wychowaniu od trwałego i sprawdzonego systemu wartości. Warto podkreślić, że w najbliższym tygodniu 8 polskich biskupów będzie zamieszczać na Twitterze krótkie teksty na temat wychowania. W minioną sobotę Muzeum w Gliwicach zainaugurowało 13 Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego otwarciem galerii plakatów na rynku. Galeria prezentuje punkty miejskiego pierwszego szlaku miejsc związanych z żydowską historią Gliwic. Ta tematyka jest motywem przewodnim Dni Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w objazdowych i pieszych wycieczkach, zobaczyć zapomniane cmentarze, miejsca po wyburzonych synagogach, ślady żydowskiej diaspory. Najmłodszych czeka spotkanie z kotem rabina i warsztaty plastyczno-teatralne. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.